Witam serdecznie w Rzeszowie, w mieście, które jest najbardziej zadbane według naszego rankingu, w mieście, w którym jest najczyściej. Czy faktycznie tak dobrze się tutaj mieszka? Przekonajmy się. A słyszała Pani na przykład coś takiego o osiedlu Paderewskiego? Właśnie tam mieszka. Jest sympatycznie, bezpiecznie, dużo osób młodych, jest po prostu nowe. Rzeszów jest bardzo zadbanym miastem, bardzo zielonym miastem. Czy takie jest też nowe miasto? Myślę, że tak. W szczególności moje osiedle. Jest bardzo czysto. Zielono przede wszystkim. Jak się mieszka na kmitach? Mieszka się bardzo fajnie. No typowe osiedle, gdzie jest po prostu wszystko pod nosem. I jak się mieszka na Podwisłoczu? No w porządku, okej. Okay. No, dość przyjazna. Zielona, czysta. Rzeszów cały jest w ogóle zadbany bardzo. Osiedle Słoneczne, Wilkowyje. Jak się mieszka na tym osiedlu? Dużo przestrzeni. Zieleni, tak jakby nie w mieście. Jak mieszka się na osiedlu Błogosławionej Karoliny? Jest wszystko na miejscu przede wszystkim. A infrastruktura? Sklepy, restauracje? Dla młodych rodzin, gdzie dzieci mają swój kątek do zabawy, a rodzice mogą się spotkać ze swoimi znajomymi. Jest również kręgielnia, gdzie młodzież, studenci mogą się spotkać. Jest również nowoczesne centrum handlowe Millennium, gdzie już chyba każdy wiek może coś znaleźć dla siebie. Jak się mieszka tutaj w centrum? Bardzo dobrze. Jestem muzykiem, więc gram. Gramy niedaleko, a na piwko się chodzi do rynku. Wszystko jest na miejscu. Jakie jest Pobitno? Myślę, że była bardzo fajna dzielnica, aczkolwiek w tej chwili bardzo dużo się buduje. Dostęp do wolnych przestrzeni, zieleni, może być to problematyczne, no ale to jak praktycznie wszędzie. Jak można byłoby scharakteryzować i opisać osiedle Mieszka I? Bardzo spokojne okolice. I mieszkają tam rodziny, nie ma tam żadnych chuliganerii. Tam jest chyba z 10 linii autobusów. Znacznie lepiej niż na większości osiedli rzeszowskich pod względem zieleni. A czy czuje się Pani bezpiecznie w centrum Rzeszowa? Tak. Ale chyba najbezpieczniej jest w Rzeszowie, z całej Polski. No nawet z takich różnych statystyk danych, to w ogóle Podkarpacie, Rzeszów jest chyba takim najbezpieczniejszym regionem generalnie w kraju. Czy cały Rzeszów, wszystkie dzielnice Rzeszowa są tak pięknie zadbane jak tutaj centrum? Dba się o to w Rzeszowie, jeśli chodzi o remonty dróg i tak dalej, i więc jest mniej więcej w porządku. Czysto, kwietnie dosyć mocno, zresztą z tego co się czyta i ogląda, to staje się dosyć modny.